розповідає у більшості. Ну, добре. Чи говорив ти по-польську, чи говорив ти по-англійську? І так нас вчили розмовляти по-англійську. Which are you speaking English and Polish? We will be bilingual after 8 o'clock because we're going to have a big concert here. Wrocław Respect Orchestra and the singers, people from the foreign countries living and working here in Wrocław. Będziemy mówić we wszystkich językach świata, po godzinie 20, proszę być z nami. Teraz cały czas smacznego. Ta wspaniała ekipa przy stole. Karczma Lwowska. Pan Grzegorz Pomieta, Zbigniew Koźnik, Maśla Hajbona Michałowska, Łukasz Łowiński, szef Etno Cafe, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, pan Jacek Sutryk, jest dyrektorka Biura Promocji Miasta i Turystyki, Biura Zamborska. Przy stole strony, to oni podają państwu, oczywiście z ekipą, która nam pomaga, za to gorąco dziękuję. Deser Europy na widelcu. Kto z państwa szedł na rynek, chodźcie do nas. Spróbujemy torcik. Na sam finał, a za chwilę koncert. Zajmijcie dobre miejsca. To my się dzisiaj na torta pochodzą. Mam jeszcze informację dla tych z państwa, którzy właśnie wyszli na wrocławski rynek, że w klubie Proza, to tutaj pod ratuszem w przejściu garncarskim, rozpoczyna się właśnie spotkanie z autorami świetnej książki Kuchnia Słowian, czyli o poszukiwaniu dawnych smaków. Hanna Lis i Paweł Lis, państwo Lisowie, a spotkanie poprowadzi znany wrocławski dziennikarz i publicysta Leszek Budrewicz. Wszystkich fanów literatury kulinarnej zapraszamy, państwo Lisowie w klubie Proza w przejściu garncarskim pod wrocławskim ratuszem. Zaczyna się tam spotkanie, kto z państwa zje, może tam się wybrać. Spokojnie, nieśpiesznie, proszę się mnie niepokoić. Do wszystkich dotrzemy z tortem, mamy tutaj tysiące porcji. Nawet jeżeli stoicie gdzieś w piątym, szóstym rzędzie, to jak w sekcji dętej, nawet jeśli w pulpicie saksofonów czy puzonów gdzieś z tyłu, was też będzie słychać. Za chwilę dęciaki na scenie. Największa orkiestra dęta miasta Wrocław, Wrocław Respect Orchestra. Zapraszam na koncert Przeboje Muzyki Świata w wykonaniu wokalistów z całego świata. Czekaj.